Hej, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony. Przyszła do mnie się przesyłka od Piotra, a ogólnie chciałem powiedzieć, że wstawiłem post na moim fanpage'u, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem jakichś kart, może komuś coś brakuje, bazówki, nie wiem, cokolwiek, no to pod tym filmikiem znajdziecie link do mojego fanpage'a, jeżeli naprawdę ktoś coś tam potrzebuje, to po prostu napiszcie co chcecie i się tam jakoś dogadamy. Ja sobie tu otworzę tą przesyłkę od Piotra. Z tego co pamiętam, to Piotrek zakupił u mnie album i karty. Czekajcie chwilę. No co, to długopis dostałem? Długopis w gratisie. No spoko. Dobra, widzę, że tutaj kasiara jest. Dobra. Tutaj mam jakieś karteczki. Ale nie wiem, czy to nie jest po to, żeby schować pieniążki. Aha, tu jest reszta kasy, dobra, nieważne. Ktoś tam napisał, że czy kończę z kartami? Nie, nie kończę z kartami, po prostu chcę się pozbyć niepotrzebnych kart. Za dużo tego mi tutaj leży. A i tu dostałem jeszcze chyba coś w gratisie. Tak, to jest gratis. To jest taki trochę krótki filmik. Co my tutaj mamy? Tu trenera z Podbeskidzia. Trener z Podbeskidzia. Tutaj mam Rising Star z Champions League. A tutaj jest One to Watch Mandzukic. I tutaj dostałem jeszcze La Decime Real Madrid. O, mam już chyba 6 takich limitek. I dostałem jeszcze Teveza i Torresa. Tutaj jest list, ale nie wiem, czy ten list mogę przeczytać na wizji. A, bo poczytam sobie. Tutaj napisałeś pozdrowienia dla mnie i dla mojej dziewczyny. Bardzo Ci dziękuję. Ciebie również pozdrawiam. I jutro wysyłam do Ciebie albumik z tymi kartami, co tam chciałeś. Jeszcze chciałem powiedzieć, niestety, ale jutro nie dam rady nagrać Q&A, dlatego że mam trochę spraw do załatwienia. W następnym tygodniu wyjeżdżam, jadę na wesele i niestety mam trochę obowiązków. Nie dam rady, naprawdę przepraszam. Postaram się go nagrać i wrzucę go. Ja wyjeżdżam w środę. I prawdopodobnie wrócę w niedzielę, chyba że nie dostanę soboty wolnej, więc wrócę w sobotę, więc coś tam jeszcze Wam wrzucę. Jeżeli nie, no to wyjeżdżam w środę i wracam w niedzielę albo w poniedziałek, także mnie nie będzie. Postaram się tego Q&A nagrać, nie wiem, może jutro mi się uda, ale już go nie zdążę zmontować, żeby go wrzucić na piątek. Ile mi się uda go nagrać, postaram się jutro, a jak nie, no to do środy go nagram i po prostu... No myślę, że go wstawię w środę i będziecie mieli piątkowego Q&A w środę. No czasami tak to bywa. Cieszę się, że Wam ta seria się podoba. Naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo pytań. Postaram się w tym kolejnym Q&A odpowiedzieć na dużo, dużo więcej odpowiedzi, żeby ten Q&A był dłuższy. Także bardzo Was przepraszam, mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale naprawdę jestem zabiegany, no mam trochę... spraw do załatwienia, teraz też jestem trochę zabiegany. Jeszcze leciałem do listonosza, bo oczywiście nie chciało mu się wchodzić do mnie na górę. No i oczywiście no, pracuję, skończył mi się urlop, także no, mam trochę mniej tego czasu. Także bardzo Was przepraszam. Chciałem wrzucić tego Q&A jutro, ale naprawdę nie dam rady. Ale obiecuję, że będzie mnóstwo pytań na tym Q&A, więc myślę, że każdy się tam zobaczy. A może postaram się odpowiedzieć na wszystkie, ale chyba już ich jest tam ponad 100, więc może jakoś to ogarnę. Także Piotrze, bardzo Ci dziękuję za przesyłkę. Przesyłka doszła, kasiorka też jest, nic nie zginęło. Jutro wysyłam, mam do wysłania jeszcze jeden album. Nie pamiętam, jak Ty się nazywasz, ale mam wszystko podpisane. Także jeszcze raz, jeżeli ktoś coś potrzebuje, piszcie do mnie na fanpage'a. Ja się chętnie pozbędę niepotrzebnych kart. Nie kończę z kartami, tak jak ktoś tam sobie myślał, bo miałem już kilka wiadomości, że Sebek, kończysz? Nie, nie kończę, po prostu chcę się pozbyć, że tak powiem, niepotrzebnej makulatury, także może ktoś będzie potrzebował coś, także sprzedam za małe pieniążki, bo
Trochę kasiorka mi się przyda. Dobra, to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa!